Proszę bardzo, wyznanie petersburskie. No. Człowiek inaczej patrzy na Petersburg, jak już ma zamiar wyjeżdżać. Co jest w Petersburgu najpiękniejsze? Lato. Lato, kiedy jest słońce, jest piękne. A co jest najmniej piękniejszego? To jest zima, taka jak teraz, kiedy jest dużo śniegu i nie jest możliwością poruszania się. Jeżeli chodzi o pogodę. Wczoraj kupiłem łopatę od śniegu. Normalnie, jak zobaczyłem, jeszcze jak podchodziłem do tego supermarketu, do metro przyjechałem, to taki jak ten... Kasz, czy jak to w Polsce się nazywa? Kaszankery. Tak, to jest właśnie ta sieć. Więc jak podchodziłem do tego supermarketu i widziałem, że tam stoi dwie łopaty od śniegu, biegłem szybciej, żeby ich nie zabrał nic. W Petersburgu, kiedy wypadł śnieg, największym deficytem były łopaty od śniegu. Nie można było znaleźć łopat od śniegu i to był rzeczywiście wielki problem. Natomiast kupiłem, ale jak zobaczyłem, chciałem kupić dwie, ale jak zobaczyłem, że cena jednej kosztuje ponad $20, starczyło mi tylko na jedną. Złote łopaty. Złote łopaty, mało tego, ale tam obok stały też takie do bicia lodu, takie, nie wiem jak to nazwać tam, takie, no, takie... ledoboje. Więc też miałem zamiar kupić, drewniana rączka, no niby takie dosyć ciężki, fiński, ale kosztował prawie $50, więc absolutnie nie wziąłem takie coś. No i teraz biję po prostu młotkiem. Łażę na dach i młotkiem łubię te sople, lód. No, no co robić? Także taka jest ta zima w Petersburgu. To jest cena posiadania własnego domu w Sankt Petersburgu. O, tak, to są koszty dodatkowe, nieprzewidziane. To są słynne kanały. Jaki to jest kanał? Fontanka. Fontanka, proszę bardzo. Na przykład jeden z domów przy Fontance to dom, w którym mieszkał Puszkin. No tak to jest. No proszę bardzo, jakie sople. No właśnie. Mamy sople. Kopuła, którego spłonęło 3 lata temu. A czemu spłonęła? Była akurat rekonstrukcja tego dachu. Mówi się nieoficjalnie o pewnych perturbacjach między pracownikami, bo jedna firma chciała wygrać tender na odbudowę, druga to wzięła, no i po prostu był pożar. Był pożar, spłonęło. Podobnie, znaczy nie podobnie, tylko nawet Stolica Apostolska dała pieniądze, niewielkie pieniądze na to, żeby pomóc w odbudowie A tego. Co teraz mamy po lewej stronie przed panem? Podjeżdżamy do seminarium. Ten różowy budynek to jest seminarium duchowne. Wyższe seminarium duchowne w Petersburgu. I ojciec... Nie, to nie jest ojciec Mariano, myślałem, że to jest Mariano. To jest Metro Technologiczny Instytut. Ale dzisiaj jest ładna pogoda, wreszcie się coś tutaj przebiły te chmury. Można coś zobaczyć. Ta brecha minęła. Nie no, w tej chwili to już bardzo wyraźnie widać, jak wydłuża się dzień. Średnio długość dnia rośnie codziennie na 5 minut. To jest naprawdę taki impuls do życia, kiedy... Powiedzmy, odliczając, no tygodniowo to jest bardzo zauważalne, może z dnia na dzień nie aż tak bardzo, ale pewne czynności, które się robi co tydzień, na przykład wyjazd do sąsiedniej parafii o 150 km oddalony od Petersburgu, w koniec grudnia, w grudniu się wyjeżdżało po prostu nocą, o godzinie 9 rano. Teraz to już, no, widno, a jeszcze za tydzień to już prawie słońce będzie wschodzić o tej porze. Także żyjemy. Co? Chcę kogoś podebrać. A samochody nie mogą ruszyć. A teraz ostatnio już pewne
pewne rozporządzenia na poziomie miasta były podjęte, na przykład w dni parzyste, nieparzyste zatrzymywanie się na poboczach, no to jest jedno, a drugie to spokojnie mają prawo do ewakuacji samochodu, jeżeli przeszkadza w zbieraniu śniegu. Bez pytania. Bez pytania. No, jesteśmy przy dworcu. Dworzec Witebski, proszę Państwa, w pełnej krasie. Tutaj wsiądę sobie do pociągu i tyle mnie widzieli.